Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejta. Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Tym razem przygotowałem dla was coś troszeczkę innego, ponieważ więcej takiej teorii i gadania niż gameplayu. Gameplayu dzisiaj nie będzie, ale pokażę wam, a bardziej przedstawię wam postacie SR, które po prostu są warte uwagi, które warto zatrzymać, ewentualnie niekoniecznie sprzedawać. Jeżeli to wam się spodoba, to oczywiście piszcie w komentarzach i lajkujcie. Czym więcej łapek, tym szybciej będą kolejne odcinki. Na przykład z postaci N, czyli normalnych, czy R, czyli RR. Zaczynamy od SR. Także czym większy będzie odzew, czy wam się podoba, czy nie, to zależy od tego, czy będzie więcej tego typu odcinków teoretycznych. Ok, najpierw sobie ustawmy wszystko na stronce. Mamy karty SR, ale jakoś je posegregujmy, więc ustawię sobie od elementu, żeby były kolorami i ustawimy może charakter name. Powinno być w miarę, powiedzmy tam Frieza Frieza, Goku Goku i tak dalej. Jak widzicie, zjadę tutaj na dół. Trochę tych kart jest do omówienia SR. Te, które będą jakieś tam ciekawsze, to dłużej omówimy, a te, które będą po prostu cienkie, to szybko przeminę, żeby ten odcinek też nie trwał godzinę czy coś takiego. Także co? Zaczynamy od samego początku. Na początek mamy postacie Agility. Tutaj sobie odznaczę. Ok, jest SR. Co tutaj mamy? Android 17. Atak plus 15%, kiedy jego HP jest 50% albo więcej. To jest Leader Skill. Nic ciekawego, tak naprawdę. I pasywka Ki plus 1 i atak plus 1000, kiedy HP jest 50% albo więcej. Czyli praktycznie na samym początku mamy Ki plus 1 i 1000 ataku. No, według mnie karta nie jest ciekawa, więc możecie ją spokojnie sprzedać. Chyba że macie jakiś team akurat z Androidów, to ewentualnie możecie ją zostawić, ale ogólnie to nie polecam i sam bym ją szybko sprzedał do Baba Shopu. Ok, dalej co mamy? Android 18. Ki plus 1, kiedy ma 50% życia albo więcej. Leader Skill, czyli podobnie jak tam. I pasywka Ki plus 2, kiedy mamy 50% więcej. 50% życia albo więcej. Bardzo podobna karta, praktycznie taka sama. Z tym, że daje plus 2 Ki bez tego ataku. Według mnie Ki jest bardziej przydatne. Więc troszeczkę lepsza karta od tamtej, ale też bym ją sprzedał i bym jej nie zatrzymywał. Tu mamy jakiegoś Agility Beerusa, nawet go nie kojarzę, nie wiedziałem, że taki jest w sumie. No ale jak już opisujemy, to opisujemy. Leader Skill, Agility Type plus 2, Agility Type Ki plus 2 i pasywka szansa na to, że wszyscy dostaną plus 3 Ki. Więc jeżeli chodzi o kartę SR samą w sobie, no to Leader Skill w miarę fajny do teamów Agility, ale pasywka, no to jest jakaś tam szansa, zapewne mała, więc musimy pasywkę od razu wykluczyć, więc raczej nie jest to zbyt ciekawe, więc możemy tą postać raczej sprzedać, ewentualnie sobie zostawić, jeżeli ma jakieś ciekawe linki, ale widzę, że nic ciekawego, nic nawet Ki nie daje, więc też możemy ją sprzedać lub zostawić do kolekcji. Fajnego ma arta, fajny obrazek, więc ewentualnie można zostawić tak, żeby po prostu była. Później mamy Burtera, All Type Ki plus 1, Leader Skill, nic ciekawego i pasywka Ki plus 2, kiedy atakuje jako pierwszy, też nic ciekawego, więc możecie od razu go sprzedać do Baba Shopu. Później mamy Kakao czy coś takiego. To jest chyba karta, którą można było farmić, z tego co pamiętam, nie jestem pewna, ale była na jakimś evencie. Więc tak, Leader Skill, Agility i Strength Type HP i atak plus 20%. Więc trochę to się tak jakby gryzie, bo mamy Leader Skill dla postaci Agility i dla Strength HP i atak plus 20%. Nic ciekawego. I pasywka plus 2 Ki, kiedy mamy pierwszy atak, też nic ciekawego, więc też możecie tą kartę sprzedać, ale z tego co mi się zdaje, to można było tą kartę farmić i chyba zrobić na super atak 10. Coś takiego było z tą kartą, nie wiem czy dobrze kojarzę, więc jeżeli wbijecie super atak 10, to można ją zostawić do kolekcji czy coś takiego, ale ogólnie nie polecam. Ok, później mamy Cela, który ma Dokkana do Perfect Cela, więc oczywiście kartę zostawiamy. Wszystkie karty, które mają do kana, zostawiamy, to od razu wam z góry mówię, ale jeszcze możemy szybko omówić. Leader Skill, Agility Type, HP, ataki, defensywa plus 20%. No to nic ciekawego aż tak. I pasywka All Enemies Attack minus 8%. Też za dużo nie ma, ale oczywiście jak zrobimy mu do kana, to już jest lepiej. Zamiast 8% mamy 12% i zamiast chyba tam było 20% mamy 25% HP, atak i defensywa. Nie wiem, ta postać ogólnie nie jest jakaś mega fajna. Linki ma spoko do jakichś tam teamów z celem i tak dalej, z androidami. To ok, ale sama w sobie nie jest jakoś mega dobra. Z tym, że możecie jej zrobić super atak 10, z tego co pamiętam można ją było farmić. Więc na pewno się przyda, szczególnie, że ma dosyć niski koszt, czyli 18. Więc oczywiście zostawiamy ją, ponieważ ma Dokkana. Ok, później mamy następnego cela, pierwszą formę. Agility Type Attack plus 25%, no to już w miarę spoko. I delivers the final blow for attack plus 2500, czyli dostajemy chyba plus 2500 ataku, też nic ciekawego. Osobiście tą kartę bym sprzedał i tak też robiłem, jeżeli mi wypadała. Później mamy Daburę. Agility Type Attack plus 30%, to już jest fajnie, fajny lider do agility teamów. Jeżeli macie jakiś, potrzebujecie jakiś team agility z małym kosztem, to jest fajny lider, bo aż 40% dodaje i tylko ma koszt 8, więc spoko. I pasywka, atak plus 25% na początku tury. No to już nie jest takie fajne, ale jeżeli chodzi o sam leader skill, to w miarę spoko, ponieważ karta ma mały koszt, więc jeżeli budujecie jakiś team agility o małym koszcie, to karta jest nawet spoko. No i jeżeli użyje super atak, ma huge damage, nic nadzwyczajnego, ale pomniejsza przeciwnikowi atak, więc to też jest taki jakiś fajny dodatek. Ok, później mamy Devilmana. Tutaj nie będę się zbytnio o nim tutaj opisywał, nic o nim, po prostu musicie wiedzieć, że sam pisze nawet w pasywce Ultra Rare Chance, czyli bardzo, bardzo mała szansa na to, że przy super ataku zabijemy kogoś na strzał. Dosłownie praktycznie każdą postać w grze, oprócz tam 2 czy 3 postaci, może zabić na jeden strzał, ale szansa jest jakoś 5% czy coś takiego. Więc to jest taka karta z bajerem, powiedzmy. Może tam raz na 50 walk wam się uda to zrobić, ale ogólnie nic ciekawego. Chociaż zostawiłbym oczywiście tę kartę do kolekcji, bo ona jest z DB Samonów, z tego co pamiętam. Później mamy Faszę. Atak plus 15% dla wszystkich. Nic ciekawego. I pasywka Very Rare Chance to of Increase Attack by 70%, czyli bardzo mała szansa na to, że podwyższymy atak o 70%. Nie stawiałbym na tą szansę, więc karta jak najbardziej możecie ją wyrzucić. Później mamy Agility Freeze, pierwsza forma, który ma do kana do Golden Freezy, więc oczywiście z automatu zostaje i zostawiamy. Z tego jeszcze co pamiętam, można tą kartę nawet farmić w jakimś evencie. To ok, to zostawiamy. Później macie znowu Freeze Final Form, tym razem też dostaje do kana do Golden Freezy. Tą kartę też zostawiamy. Też chyba można było farmić, ale nie jestem pewny. I ma nawet fajny leader skill agility type key plus 2, także do teamów agility fajnie się przyda. I duża szansa na to, że wszystkim przeciwnikom obniżymy defensywę o 25%, więc to też jest spoko. Plus oczywiście ma do kana do Golden Freezy. No i tutaj mamy najnowsze postacie, czyli Frost pierwsza forma, all type attack plus 15%, nic ciekawego. Przy super ataku pomniejsza dodatkowo atak przeciwnika, no to nawet ok. I pasywka atak plus defensywa 15% dla wszystkich. Więc może być jako postać w teamie, ale jako lider nie. Więc do Super Strike eventów ewentualnie możecie go zostawić, ponieważ ma właśnie ten atak i defensywę plus 15% dla wszystkich, ale ogólnie nie jest jakoś mega specjalnie ciekawy. Ja osobiście go zostawiam dlatego, ponieważ po prostu jest fajną kartą samą w sobie, fajną postacią. Tutaj już jest trochę inna sprawa. Frost Assault Form, czyli tak jakby trzecia jego forma, można powiedzieć. I lider już jest ciekawy, z tego co pamiętam Dabura miał coś takiego. Agility Type Attack plus 40%. Przy super ataku pomniejsza atak przeciwnikowi. I pasywka All Enemies Attack minus 10%. Także Postać fajna, bo na lidera nawet spoko, bo ma mały koszt i daje aż 40% typom agility, a dodatkowo do tego ma fajną pasywkę, która się łączy z superatakiem, czyli fajnie może obniżać przeciwnikowi atak, więc jak najbardziej spoko karta do zatrzymania. Ok, później mamy Gohana GT, all type atak plus 15%, leader skill nieciekawy, pasywka atak plus 30%, kiedy mamy 6 ki albo więcej. Też nic ciekawego, zważywszy, że na pewno on za dużo nie bije, więc po prostu możecie go sprzedać albo zostawić sobie jako karta taka kolekcjonerska, żeby po prostu była. Ok, Gohan, Kid, leader skill, atak plus 20%, kiedy mamy 80% HP albo mniej. No to nic ciekawego. Huge damage i rare chance to stun the enemy. To ewentualnie bym się zastanawiał. Możecie go zostawić i liczyć na tą rzadką szansę, że wejdzie mu stun. No ale no powiedzmy, że to za często nie będzie, więc też nie można na to za bardzo stawiać. I pasywka rare chance of increasing key by 5, czyli po prostu rzadka szansa na to, że podwyższy nam key o 5. Też bym raczej sprzedał tą kartę, nic ciekawego z niej nie będzie. Później mamy Gohana Tien, który ma Dokana do Sidemana i z automatu bym zostawił, plus jest spoko kartą. Ma leader agility, tech, strange type, atak plus 20%, więc aż dla 3 typów. Pasywka atak plus 1800, kiedy jego HP jest 50% albo mniej. To nie jest nic ciekawego, ale zważywszy, że ma Dokana, to go zostawiamy, ponieważ pod Dokanie jest trochę lepiej, plus nawet spoko ma jakieś tam linki do innych Sidemenów czy tam Gohanów, więc karta ok, z Dokkanem jak najbardziej. Dobra, później mamy Goku, agility, int and fizyczny typ ki plus 1. Tu nic ciekawego, 1 ki to jest bardzo mało. I pasywka atak plus 25%, kiedy mamy 5 ki albo więcej. On na pewno będzie mało bił, więc no nie za często pewnie będzie to 5 ki albo więcej, więc nawet to 25% przy super ataku za dużo mu nie da, więc ja bym sprzedał tą kartę. Później mamy Goku Angel, który ma Dokkana, jak wiecie, do Super Saiyana Goku, więc tą kartę jak najbardziej zostawiamy, tylko dlatego, żeby zrobić jej Dokkana do właśnie tego legendarnego Super Saiyana, plus wcześniejsza forma tej postaci, czyli zwykły Goku, możecie farmić jego super atak, więc przechodząc już do tego Super Saiyana Goku na samym końcu macie super atak 10 i później możecie zrobić Dokkana jeszcze wyżej i ta karta jest naprawdę fajna, więc jak najbardziej tego Goku Angela zostawiacie. Ok, później mamy Goku Youth, czyli młodego Goku. Leader skill, nic ciekawego. Pasywka, ki plus 1 i atak plus 500 na początku tury, też nic ciekawego, ja osobiście bym sprzedał. Później macie Master Roshiego, który dostaje Madokana do Max Power Master Roshi, taki zbufowany, hardkorowy koks. Leader skill, tutaj wam przeczytam, nawet spoko, chociaż nie jest to za dużo. Były lepsze karty, tam chociażby chyba Frost i Dabura, bo mieli 40%, on ma tylko 25% dla typów agility. I pasywka, wszystkie postacie dostają plus 1 ki, kiedy jego HP jest 50, kiedy mamy życia 50% albo wyżej. No więc taka średniawa postać, ale z racji tego, że ma Dokkana i pasywka daje później plus 2 ki, to już jest troszeczkę lepiej, więc możecie zostawić tą kartę jak najbardziej. No i rysunek jest fajny tego napompowanego Master Roshiego, także możecie go spokojnie zostawić. Dobra, później mamy Mercenary Tao. Oczywiście tą kartę zostawiamy, ponieważ ma stuna w super ataku i stuna w pasywce, gdzie może zestunować nawet wszystkich przeciwników, plus leader skill jak na kartę SR jest bardzo fajny, ponieważ daje plus 2 ki dla typów agility, więc tą kartę zostawiamy. Później mamy Metal Coolera, którego można farmić, więc możecie mu zrobić super atak 10 i jest wtedy w miarę dobrą kartą, ponieważ możecie złożyć cały team coolerów i tam się jakoś bawić, więc tą kartę też zostawiamy i pasywkę ma All Allies Key +1, kiedy jego HP jest 50% albo mniej. Także ogólnie tą kartę bym zostawił do takiej jakby kolekcjonerska karta, ponieważ możecie zrobić cały team tych samych coolerów, tylko że każdy z nich będzie innego typu. No i to jest coś takiego po prostu fajnego. Tutaj mamy Pikona, który ma Dokkana. Jest to karta, jeżeli się nie mylę, ze Super Strike Eventu, czyli możecie mu zrobić Super Atak 15, więc oczywiście, że ta karta zostaje, plus nawet w wersji SR jest fajna, ponieważ ma jako lider Agility Type Key +3, także to jest naprawdę fajne. A później mamy Agility Piccolo, Key +1, kiedy mamy 80% HP albo mniej, to nic ciekawego, to jest słaby lider skill i pasywka Agility i fizyczny typ +1 Key, też nic ciekawego, więc możecie spokojnie go sprzedać. Później mamy Super Saiyana Bardocka, Agility Int i fizyczny typ Ki +1. No tutaj też nic ciekawego i pasywka atak +50%, kiedy mamy super atak. To jest akurat spoko, ponieważ może trochę więcej bić, 50% to już jest jednak coś. Plus ma mały koszt, czyli 8, więc do teamów z Super Strike Eventów, gdzie potrzebujecie kart o małym koszcie, może się przydać. Dodatkowo jest Saiyaninem, więc ma fajne tutaj linki, więc tą kartę możecie sobie zostawić. Ok, później mamy Super Saiyana Gotena Kida, lider skill, nic ciekawego, ale pasywka jest nawet spoko, duża szansa na to, że dostaniecie +3 ki, plus jest Saiyaninem, więc ma fajne linki. Ja go zostawiam i co jakiś czas powiększam mu atak, kiedy mi wydropi z różnych samonów. Później mamy Super Saiyana Trunksa, też Kida, lider skill, nic ciekawego. Pasywka jest bardzo dobra, ponieważ to jest pasywka, która zmienia Rainbow Key, czyli te tęczowe kuleczki w niebieskie, więc jest fajne i ma Disable Rampage, czyli jest po prostu potrzebną kartą do eventu z Brawlim, więc tą kartę oczywiście zostawiacie. Dodatkowo jest Saiyaninem, więc ma bardzo fajne linki. Ok, czekajcie, napiję się łyka, bo już trochę jednak gadamy. O, ja tutaj widzę, że chyba podzielę to na parę części i w tej części będą postacie Agility i takimi partiami będziemy to robić. Partia Agility, partia Tech, Strange i tak dalej. Myślę, że takie odcinki 20-30 minut to będzie akurat, żeby tego się nie oglądało godzinę. Dobra, myślałem, że szybciej pójdzie, ale jak się tak o tym rozmawia, to jednak długo to trwa. Dobra, później mamy Super Saiyana Trunksa Tina, lider skill Strange Type Enemy Attack -25%. To jest nawet spoko lider skill, ponieważ pomniejsza przeciwnikowi atak, jeżeli przeciwnik jest koloru czerwonego, czyli typu Strange, to pomniejsza mu atak o 25%, więc to jest nawet fajne. Jego super atak pomniejsza obronę naszego przeciwnika i pasywka daje +2 ki, jeżeli mamy 50% życia albo więcej, więc ta karta jest w miarę dobra, wszystko razem jakoś tak fajnie współgra ze sobą. Lider skill i super atak nie jest tragiczny, no jeszcze ta pasywka +2 ki, ok, plus ma jakieś sajańskie linki, więc też może się przydać, no i oczywiście mały koszt, więc karta ok. Później mamy Super Saiyana Vegetę, który ma Dokkana, więc z automatu go zostawiamy. Jako karta SR nie jest nic ciekawego, lider skill nie jest ciekawy, pasywka ataki defensywa +30%, kiedy mamy 50 życia albo mniej. Trochę lipa, jakby było 50 życia albo więcej, to by było lepiej, ale te ataki defensywa +30% to jest fajna pasywka, plus jest Saiyaninem, więc ma fajne linki i po Dokkanie jest kartą lepszą, silniejszą, więc jak najbardziej sobie go zostawiamy. Dalej mamy Super Zarbona, czyli przemianę Zarbona, lider skill Strange Type Enemy Attack -25%. No, lider skill taki sobie, dodatkowo nie jest on Saiyaninem, więc raczej ciężko będzie o fajne linki do jakiegoś fajnego teamu, więc to już jest troszeczkę lipa. I pasywka atak +30%, kiedy jest jako pierwszy atakujący, więc to też nie jest za ciekawe, więc ogólnie tą postać bym wywalił. Później macie co tu? Tauzera, lider All Type Key plus 1, czyli mało nic ciekawego, i pasywka Agility and Tech Type Key plus 1. No jeżeli ustawicie go na lidera, to macie na przykład dla teamów Agility i Tech plus 2 key z automatu, ale myślę, że to nie jest tego warte, ponieważ linki ma słabe, ogólnie jakaś karta nie jest wcale mocna i na lidera bym go nie ustawiał, bo są miliony lepszych kart, więc ogólnie do wyrzucenia albo do Baba Shopu. Później mamy Tiena z tą śmieszną miną, lider skill atak plus 15% dla wszystkich, to nic ciekawego, mały buff, pasywka atak i defensywa plus 10% dla wszystkich innych kart, też nic ciekawego, też bym go sprzedał, chyba że chcecie go zatrzymać, ponieważ ma fajnego arta. Później mamy kolejnego Tiena, tu już jest troszeczkę lepiej i to jest ten Tien ze Strike Eventu, jeżeli mi się nie myli, więc można farmić jego super atak, nie jestem pewny w 100%, ale coś mi się kojarzy, że on jest ze Strike Eventu, więc jeżeli tak, to zostawiamy tą kartę i farmimy ją na maksymalny super atak, jeżeli nie, no to sorry, się pomyliłem po prostu. A tak opisując kartę, to Agility Type, HP i atak plus 30%, więc Leader Skill w miarę jak na kartę SR. Pasywka Rare Chance of Stunning All Enemies, czyli mała szansa na to, że zestunuje wszystkich. To jest akurat nawet spoko. Więc tak jak mówię, jeżeli to jest ta karta, o której myślę, czyli możecie ją farmić, super atak, to zostawiamy. Jeżeli nie, to radziłbym raczej ją sprzedać. Dobra, później mamy Trunksa Tina, Agility and Physic Type, atak plus 25%, nic ciekawego, i pasywka Delivers the Final Blow for attack plus 25% in the next attack. Tutaj też nie mamy nic ciekawego, karta do sprzedania. Tutaj mamy tego Uuba i Uub, którego dostawało się za ostatni turniej, to był chyba 11 turniej. Karta sama w sobie nie jest jakoś mega fajna. Ma super atak, który ma małą szansę na to, że zestunuje przeciwnika. No i pasywka atak i defensywa plus 30%, kiedy mamy 8 ki albo więcej, więc to też duży pułap, dosyć to 8 ki. Karta ogólnie nie jest jakaś mega dobra, ale ja bym ją zostawił, ponieważ jest to karta kolekcjonerska, którą możecie zdobyć najprawdopodobniej tylko z 11 turnieju. I dodatkowo, jeżeli zrobiliście tam wszystkie misje, to macie tą kartę na super ataku 10, tak jak ja, więc spoko karta do zostawienia, bardziej taka z sentymentu kolekcjonerskiego czy coś takiego. Później mamy Vegetę w jego, powiedzmy, pierwszej odsłonie, jeszcze za czasów Frieza Sagi. Kartę od razu zostawiamy, ponieważ jest kartą z Super Strike Eventów, czyli możecie mu podnieść super atak do 15. No i przy okazji jest świetny ma skill jako lider, ponieważ Agility Type Key plus 3, czyli do teamów Agility, do teamów niebieskich jest idealną kartą jako lider, i pasywka atak plus 40%, kiedy mamy 8 key i więcej, czyli mniej więcej jeżeli uderzycie, powiedzmy, z super ataku albo praktycznie z super ataku, to macie jeszcze dodatkowo plus 40% ataku, więc to też jest fajne. No i tak jak mówiłem, możecie go później zdokanować i ma jeszcze lepsze statystyki i tak dalej, i możecie mu zrobić super atak 15, więc w tym wypadku on naprawdę fajnie bije, więc kartę oczywiście zostawiamy. Później jest Vegeta GT, którego możecie farmić w jednym z eventów z GT. Karta sama w sobie nie jest jakoś mega dobra, ale możecie ją zrobić na super atak 10 i zdokanować, więc wtedy jest troszeczkę lepsza, więc po prostu radzę ją zostawić, jako że ma Dokkana i możemy farmić jej super atak. Później mamy Vegetę Kida, lider Agility Type, HP i atak plus 30%, więc to już jest nawet ok, powiedzmy, lider skill, ale bez szału, i pasywka plus 30%, kiedy robi super atak. Czyli coś podobnego jak nasz Vegeta, który ma Dokkana, którego przed chwilą opisywałem, tylko tam było 8 kija, tutaj dopiero jakieś super atak. Tą kartę, z tego co mi się wydaje, też można było farmić na super atak 10, więc ogólnie jeżeli tak jest, z tego co pamiętam, jeżeli można go zrobić na super atak 10, to zostawiamy tą kartę, nawet spoko, i ta pasywka też jest ok. Później mamy Yamcha, Agility Type Key plus 2. Leader Skill OK. Możecie zostawić 2 key dla typów Agility, to jest OK. I pasywka z szansą na plus 2 key dla wszystkich innych kart, więc ta szansa jest troszeczkę większa, nie ma tu rare ani nic takiego napisane, więc karta sama w sobie OK, można go czasem nawet na lidera wrzucić do jakichś słabszych teamów Agility. No i następny Yamcha, to tutaj mi się bardzo art podoba, z tym wilkiem fajnie to wygląda. Leader Skill Enemy Death minus 25%, to jest akurat spoko, 25% to jest OK, obniżamy defensywę przeciwnikowi, ale pasywka jest słaba, czyli jeżeli pierwszy atakuje, to przeciwnik ma minus 50% defensywy. Ogólnie jeżeli sama karta wam się podoba, to sobie zostawcie, mi się podoba rysunek, więc bym zostawił, ale jeżeli chodzi o kartę, żeby nią grać, to bym ją sprzedał i raczej nie używał. No i mamy ostatnią kartę na dzisiaj, czyli ostatnia karta Agility, Zangya. Mamy Leader Skill Ki plus 2, kiedy nasze HP jest 50% i wyżej, czyli powiedzmy no plus 2 Ki mamy na pierwszych parę rund, powiedzmy, dopóki nie stracimy życia. Ale pasywka jest dosyć fajna, odnawia 5% HP na początku tury, więc to jest jako tako OK. Linki słabe niestety, więc to już zależy od was. Ja osobiście bym ją sprzedał, zawsze ją sprzedaję jak mi wypada, ale jeżeli potrzebujecie coś takiego, no to możecie sobie zostawić, ale polecam ją sprzedać. Także co? Obadaliśmy cały zestaw tutaj postaci Agility. W następnych filmikach, jeżeli wam się spodoba i będą komentarze, że fajnie kontynuować taką serię i tak dalej, będzie dużo lajków, pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, to zrobimy następne karty i jakieś inne odcinki tego typu, gdzie po prostu omawiamy, gadamy bez gameplayu. Także to koniecznie zostawcie lajki, komentarze, subskrypcje, jeżeli jeszcze tego nie robicie oczywiście. No i zapraszam was na moją grupę na Facebooku, linki macie różne powyżej tutaj na ekranie, na pasku u góry, lub będą linki do grupy na Facebooku i mojego Twitcha pod filmikiem w opisie. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, cześć!